Cześć wszystkim, z tej strony Paweł i witam Was na kanale Travel Tasters, a w dzisiejszym odcinku wybieramy się poza Szanghaj, ponieważ spędzimy jeden dzień w słynnym mieście Suzhou, które jest nazywane Wenecją Wschodu. Żeby się tam dostać, musimy wyjechać poza miasto. Pierwsze co zrobiliśmy, to wskoczyliśmy do autobusu numer 955. To ten akurat jedzie z francuskiej dzielnicy, żeby dojechać na szanghajski dworzec główny. Stąd bierzemy pociąg. Mam nadzieję, że uda nam się trafić i dobrze akurat wybrać i dogadać przede wszystkim z kasjerem. Wygląda to mniej więcej tak, że bilety możemy zabukować przez stronę internetową. Kupujemy wszystkie, następnie dostajemy kartkę, gdzie są napisane, jakie trasy będziemy przebywać. Łącznie z informacją, dzień dobry, chciałbym odebrać moje bilety. To jest misja już na dłuższy plan, ponieważ od tego będzie zależeć, czy zobaczymy resztę Chin w następnych odcinkach. Natomiast, tak jak mówiłem, dzisiaj jedziemy zobaczyć miasto, które ma ponad 2,5 tysiąca lat historii. Słynie ono z tego, że zachowały się tam przepiękne ogrody budowane przez arystokrację, służące do medytacji, a jednocześnie pokazujące status materialny ich właścicieli. Jeżeli chodzi o sam proces odbierania biletów, to przebiega on turbosprawnie, czyli pokazujemy kartkę, którą dostaliśmy z firmy, gdzie kupujemy bilety. Dajemy też w kasie od razu paszport, co prawda tylko w jednym okienku na całej stacji, pani mówi po angielsku. Tak samo też udało nam się kupić bez problemu bilet do Suzhou, ale nie tracąc czasu, ponieważ jest to popularna atrakcja, idziemy na pociąg. Generalnie jest to wszystko bardzo dobrze zorganizowane, to znaczy na bilecie mamy numer pociągu, gdzieś tam próbujemy na tablicy wypatrzeć ten sam numer, obok jest dużo chińskich znaczków i cyfra, pojedyncza cyfra, przynajmniej w wypadku tego dworca, jest to numer peronu, z którego będzie odjeżdżał nam pociąg. Na szczęście, w przeciwieństwie do polskiego PKP, wszystko jest w cyfrach zwykłych, ludzkich, bo na przykład na polskim PKP mamy cyfry typu 1, 2, 3 i cyfry rzymskie. Kiedy nagle znajdziemy się na peronie, to tam okazuje się, że cyfry rzymskie zmieniają się w cyfry łacińskie. Gdy ktoś tego nie ogarnia, to nie jest w stanie zupełnie się na tym połapać, a tutaj jesteśmy w stanie tak naprawdę dojść na dworzec, kupić bilet, wsiąść do pociągu, pomimo tego, że cała reszta informacji jest w chińskich znaczkach. To, co jest najważniejsze, jest napisane tak, że każdy spokojnie stanie to zrozumieć. Ale kończąc tą historię, jesteśmy już w pociągu i za 25 minut, ponieważ to jest pociąg szybkich prędkości, będziemy już na dworcu w Suzhou. Cała podróż zajęła nam tutaj 2,5 godziny. Natomiast jeżeli będziecie chcieli tutaj trafić, tak jak wszystkie przewodniki mówią, od razu z samego rana, tak żeby ominąć wielki tłum turystów, który podobno zaraz nas będzie mógł tutaj spotkać, no to pewnie będziecie musieli wyjechać już około godziny 7 rano. A jak jest tutaj, jeśli chodzi o godzinę 11 pod względem ilości osób odwiedzających lokalne atrakcje, no to właśnie pójdziemy sprawdzić. Jeżeli tak jak my, za naszą rekomendacją traficie do ogrodu wielkiego administratora, to bilet wstępu kosztuje 70 juanów, czyli niecałe 40 zł. Ten największy ogród, jaki możemy odwiedzić, to ogród pokornego zarządcy. Zajmuje on 5 hektarów, a największa część to wielki staw, który znajduje się na samym środku. Wiele pagórków, które znajdują się na jego terenie, mają symbolizować wzgórza i krajobrazy Chin. W ogóle jego twórca został posądzony o oszustwa, ponieważ nikt nie mógł uwierzyć, że za uczciwie zarobione pieniądze zbudował tak wielki, majestatyczny ogród. Jak łatwo można zauważyć, to wiele tutejszych miejsc ma bardzo poetyckie nazwy. Na przykład tutaj możemy trafić na most fruwającej tęczy, pawilon wsłuchiwania się w krople deszczu, pawilon odległych woni, czy wieżę spoglądania na góry. A stąd będziemy się przemieszczać na najbardziej turystyczną ulicę miasta, czyli Pingzhenglu. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem tą nazwę, jeśli nie, to poprawna jest tu.
to nie jest miasteczko, ponieważ to jest drugie największe miasto tej prowincji, tuż po jej stolicy, czyli Nanking. Natomiast w porównaniu do innych chińskich miast, oczywiście możemy powiedzieć, tak, to jest miasteczko, a w szczególności przynajmniej ta stara część robi takie wrażenie. W tej części miasta możemy cały czas zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, jak prezentował się ten jeden z najbogatszych rejonów Chin. Tak naprawdę jedynym zachowanym mostem, takim oryginalnym, kamiennym, który możemy zobaczyć, jest most Huxiang. Huxiang. Mam nadzieję, że tu też wymawiam nazwę dobrze. Podpytałem się lokalca, tak mi powiedział, ale czy udało mi się to dobrze powtórzyć, to już zupełnie inna sprawa. Mniej więcej od godziny 16 odpalają takie małe głośniki, które wyglądają jak kamienie i gra z nich tradycyjna chińska muzyka. Chcieliśmy Wam pokazać jeszcze kilka miejsc, które można tutaj odwiedzić. Niestety większość zamykana jest o godzinie 17, a my mamy do dyspozycji tylko jeden dzień, kiedy możemy tutaj przyjechać i zobaczyć to, co jest najważniejsze. Natomiast to, że zamykane są atrakcje, to nie znaczy, że nie ma tutaj co robić po tej godzinie, ponieważ jeżeli chodzi o ruch turystyczny, to cały czas otwarte są kawiarnie, restauracje, no i przede wszystkim, jak to w Chinach, herbaciarnie. W tym odcinku byłoby to już wszystko. Mam nadzieję, że podobały Wam się odwiedziny w tym mieście. Także trzymajcie się ciepło, życzymy Wam udanych wyjazdów. Travel Tasters, na razie, smacznego. Pa, pa!